opowiedzieć ci o zaradnych Polakach? W czasach zaborów car Mikołaj II zabronił postawić świątyni na ojcowskiej ziemi, gdzie słowo ziemi okazało się kluczowe. Postanowiono więc przerobić budynek łazienek zdrojowych i usytuowano go na wodzie, oficjalnie nie łamiąc przy tym zakazu. Tak słynny kościół na wodzie trwa tu do dziś, od początku XX wieku, ciesząc swoją urodą. Znałeś tę historię?